Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy. Dobry wieczór Państwu. Witamy na konferencji prasowej po meczu GKS Tychy Chrobry Głogów. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 1-0. Razem z nami opiekun drużyny gości, pan Iwan Dziurdziewicz, którego poproszę o pomeczowy komentarz. Witam Państwa, dobry wieczór. No cóż, w ostatnich dwóch latach tutaj przegrywaliśmy wysoko. Widzimy, że to jest przeciwnik, który nam po prostu nie leży. Źle wyszliśmy mecz, przez 10 minut to GKS chciał przeważać, chciał szybko to bramki strzelić, skutecznie się obroniliśmy i tu potem już po tej 15 minutach myślę, że przyjęliśmy kontrolę, GKS się wycofał, do obrony chciał wykorzystać przestrzeń i szybkie kontrataki, w którym są bardzo groźni. Także myślę, że tą pierwszą połowę myślę, że my mieliśmy tą klarowną sytuację Bochenaka na 1-0 i ten mecz do przerwy skończył takim wynikiem 0-0, który uważam był sprawiedliwy. Drugą połowę weszliśmy znowu źle, tę drugą połowę. Widzieliśmy, że GKS Tychy też będzie nas zmuszał do obrony. Skutecznie się broniliśmy też. I z upływem czasu, po kilku zmian i szkoleniowca Artura Derbina i naszych, chcieliśmy ten mecz dać po prostu więcej zawodników jakościowych, chcieliśmy wykorzystać przestrzeni, których było coraz więcej na boisku. Uważam, że byliśmy momentami niecierpliwi, jeśli narażaliśmy się na groźne kontrataki przeciwnika i jak się skończyło tą jedną bramką, uważam, że wszyscy mogliśmy tą akcję o wiele wcześniej przerwać. Tego nam brakuje w tych momentach, taką zimną głowę, ale mówię, to jest po prostu każdy mecz nas gdzieś tam uczy i po prostu dojrzewamy w tym wszystkim, także długo droga przed nami i teraz szybko następny mecz w niedzielę, trzeba szybko zareagować. Dobry wieczór. Szczerze dumny jestem z naszej drużyny za charakter, za walkę do końca też w dzisiejszym spotkaniu. I może nie był to jakiś wybitny mecz w naszym wykonaniu, natomiast najważniejsze w tym wszystkim, że zwycięski. Dzisiaj stworzyliśmy sobie kilka sytuacji do zdobycia bramki przy tak dobrze zorganizowanej drużynie z Głogowa. Próbowaliśmy swoich szans, jak Państwo mogliście widzieć, po dośrodkowaniach. Po jednej z takich akcji notabene padła dla nas bramka w ostatnich minutach. Najważniejsze też w tym wszystkim, że przy tym kreowaniu tej gry w ataku pozycyjnym nie nadzieliśmy się na kontry, które by skutkowały stratą bramki i też dzisiaj czyste konto, więc to też na pewno na plus. To już podsumowując te plusy, to wygrany mecz, zdobyta bramka w ostatnich minutach, walka do końca. Nie straciliśmy dzisiaj bramki. Zawodnicy, którzy wchodzili dzisiaj w drugiej części też wnieśli sporo ożywienia. No i dodatkowo kolejnym takim plusem jest debiut Miłosza Pawlusińskiego, 17-latka. Tak więc dzisiaj wszystko idealnie się poskładało, natomiast w tym momencie już czeka nas regeneracja, bo praktycznie za kilkanaście godzin będziemy mierzyli się tutaj z Widzewem Łódź. Dziękuję. I my na ten mecz zapraszamy. Dziękujemy za uwagę. Dobranoc. Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy.